Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Portal internetowy zamrowiacy.pl. Podziel się swoją pasją, kolejna gość naszego cyklu. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pani Maria Barańska. Witam Panią bardzo serdecznie. Witam Państwa. Pani Maria zajmuje się, tak jak widać, pięknymi rękodziełami. Naprawdę to, co tu widzę, to zapiera mój dech w piersiach, także naprawdę podziwiam. Jest to wszystko bardzo, bardzo dopracowane i dopieszczone, tak jak tutaj z bliska to widzę. Ale proszę powiedzieć, kiedy w Pani zrodziła się pasja do wykonywania tego typu wielkanocnych ozdób? W zasadzie pisemki zaczęłam pisać po przyjeździe do Zambrowa. No nie jestem rodowitą Zambrowianką. O proszę. Ja urodziłam się na Lubelszczyźnie, na pograniczu Roztocze. Tam się malowało owszem, ale troszeczkę inną techniką i inne wzory. Natomiast tutaj po przyjeździe koleżanka zaprosiła mnie na malowanie pisanek. I tak od 1973 roku bawię się oczywiście w malowanie pisanek. Na początku to były takie niezmierne próby, no każdy. No ale po 43 latach doszłam już do porządnej wprawy. No i oczywiście potem były konkursy, gdy były takie pisaneczki już zgrabne, ładne i więcej wzorów. No i tak się zaczęło. Gdy się znajomi dowiedzieli, że maluję, więc malowałam znajomym. Przed świętami wielkanocnymi szczególnie to było istotne i ważne, no bo każdy chciał mieć w koszyczku, bądź na stole, bądź podarować przyjaciołom czy rodzinie. Także moje pisemki trafiły na wiele stołów. Nie ma ich na Antarktydzie, na Arktyce, nie wiem też, na Dalekim Wschodzie pewnie też nie ma i w Afryce, a tak w Europie, tak w Australii, w Ameryce Południowej, Północnej. Światowe pisanki. Tak, światowe, tak, światowe. A jaką techniką Pani wykonuje te pisanki? To jest technika batiku. Technika woskowa. W zasadzie wosk jest potrzebny tylko po to, żeby utworzyć wzór, wybarwić pisankę, a później to się ten wosk usuwa. Pozostają tylko wzory na pisance. I długo wykonuje się taką jedną pisankę? To znaczy, gdyby od początku do końca, od białej pisanki, zaczynając, chciało się ją wykonać ciągiem, no to 40-45 minut, czyli taka godzina lekcyjna. I od czego Pani zaczyna? No oczywiście, zawsze od wybrania jajka. Czyli jajka powinny być białe, ponieważ na kolorowych jajkach wzór i barwniki inaczej się przyjmują. Także jajka powinny być białe, nie mieć plam, nie mieć żadnych wyprysków. No a potem wydmuchać, wypłukać. Zresztą to wszystko jest zanotowane na filmie, które wspomnę. Jest zamieszczony na YouTubie. Także zapraszam. To Państwo zobaczycie, jak to się wykonuje po kolei. Kolejne barwy nakłada i kolejne części wzoru nanosi. Tam wszystko jest dokładnie pokazane, bo tak trudno mówić. Każda pisanka jest oczywiście inna. No i jeszcze. Problem jest w utworzeniu i rozmieszczeniu wzoru. I to jest chyba największy problem, jaki stwarza pisanie pisanek. To nie jest papier płaski, to jest jajko o bardzo różnym kształcie. Jedne są bardziej wysmukłe, wydłużone, inne okrągłe. Trzeba umiejętnie dobrać wzór. Oczywiście to wszystko się zdobywa wraz z wiedzą. Tak, 40 lat to już można 40... wypracować technikę dokładnie. Tak, to już wtedy widzę, już gdy jajko biorę do ręki, to już sobie zdaję sprawę, jaki muszę ten wzór zrobić, by wyglądało ładnie. Najtrudniejszy właśnie to jest moment rozmieszczenia wzoru. No bo jak Państwo, no choćby na tym, to jest dość wyrazisty, bogaty wzór. To wiadomo, że wzór jest rozmieszczony tu symetrycznie, prawda? Więc te początki wzoru umiejscowić trzeba no, właściwie. A tak prawdę rzekłszy, to
to jest kłopotliwe, to właśnie to, ta pierwsza chwila tworzenia pisanych. Rozmieszczenie symetryczne jest trudne, a jeszcze trzeba pamiętać o tym, że ja nie maluję wzoru. Bo gdybym cokolwiek tutaj zaznaczyła ołówkiem, długopisem, to wszystko potem wyszłoby w pisance, więc to musi być po prostu wzrokiem objęte całe jajo i musimy celować, no ja czy ktoś tam inny, żeby we właściwym miejscu postawić tą pierwszą kropkę, ten znaczek. Czyli nie ma szkicu. Nie ma szkicu, nie. Często bywa tak, aha, jeszcze, gdy raz postawiona kropka znajdzie się na jajku, choćby była źle postawiona, to już się jej nie wytrze. Ten wosk pokrywa jajko i po prostu trzeba kombinować i wymyślać, w jaki sposób, czy zmienić wzór, czy inny stworzyć całkiem, czy włączyć do wzoru w jakiś sposób to nieudane skapnięcie wosku na jajko. A skąd bierze Pani pomysł na wzór? Na początku to wymyślałam sama, ale później, gdy dziecko urosło, córka zaczęła studiować pracę przejściową. Studiowała na polonistyce. Pracę przejściową robiła właśnie z pisanek. I mi trochę pogrzebała w literaturze i przywiozła wzory. Także oczywiście to nie są wzory gotowe, tylko to są szpilkowe motywy centralne, osiowe, pasowe. Także korzystam i włączam do swoich wzorów. Także trochę się podpieram literaturą. Próbowałam kiedyś naśladować inną pisankarkę ze Zbójnej, ale mi trochę góry dali w ośrodku regionalnym, że skoro mam swój styl, to mam go zachować, a nie podpatrywać innych. Także pisanki są, poznam wszędzie. Są stylowe, takie... Unikalne po prostu. Tak, inne. Inne niż pisane przez innych ludzi. Także inne, na pewno. A na czym polega taki największy problem w tworzeniu pisanki? No to największy ten problem to rozmieszczenie wzoru. Ja w zasadzie w tej chwili to już nie mam tego problemu, ale ci, którzy pierwszy raz tworzą pisanki, mają. Na pewno, bo trudno wypośrodkować, trudno znaleźć punkt centralny. Tak jak powiedziałam, jajko jest różnego kształtu, więc żeby dobrze wycelować, to trzeba właśnie ten centralny punkt, to miejsce, to trzeba troszeczkę się pogłowić i potrenować, bo inaczej to się nie da. A oprócz batiku jeszcze jakąś inną technikę korzystała Pani przez te 40 lat? Próbowałam inną. Mhm. To są pisanki drapane. Bardzo prosto, bo na pomalowanej w jednym kolorze próbowałam wydrapywać wzorki. No oczywiście ta jednokolorowa pisanka nazywa się kraszanką i na niej po wykonaniu wzoru mamy już drapankę. Taki motyw mój z głowy wydawał mi się, że najprościej albo troszeczkę bardziej skomplikowany pisaneczka drapana. Ale one są bardzo pracochłonne. Trzeba mieć specjalne nożyki. Próbowali mi koledzy zdobyć takie nożyki, ale pomimo, że dostałam je, nie umiałam, nie potrafię nimi wykonywać takich wzorów bardziej skomplikowanych, nie umiem. A ile czasu zajmuje zrobienie takiej kraszanki? Kraszanki to prosto, bo kraszankę się wrzuca do garnka i gotuje na jeden kolor barwi. Ale potem ją wydrapać, to długo. No ja przynajmniej to kilka godzin. Bo to drapane było igłą, także to jest bardzo żmudna praca. Jeśli ktoś już operuje nożykiem, dobrze zaostrzonym właściwie już
dopasowanym do ręki, to bardzo szybko to robi, bo kiedyś oglądałam. Często zresztą zaglądam w internecie i podpatruję, jak innymi technikami tworzy się pisanki, więc te panie bardzo szybko to robią. Nie tak jak ja, kilka godzin. One w godzinę to wyskrobią bardzo ładne, piękne wzory. Fakt, że te wzory są większe, łatwiej wtedy drapać. A ile prac już pani wykonała? No, podejrzewam, że wiele. Bardzo dużo. Bardzo dużo. Próbowałam policzyć, więc tak średnio. Jednego były lata, gdzie nie malowałam, no bo kłopoty rodzinne, choroby i tak dalej. Ale na przykład w tym roku już 150, a więc dużo. To tak średnio licząc około 3000. Około 3000. Oczywiście te wielkie pisanki, duże, to są na gęsich jajach. No one wymagają dwa razy tyle czasu, co wykonywanie tych pisanek kurzych, mniejszych. Mam i na takich średnich, i na bardzo małych, maleńkich jajeczkach. No także te najmniejsze najszybciej się robi, a oczywiście te gęsie tworzy się długo. Teraz mamy taki okres przed Wielkanocą, więc podejrzewam, że przed tymi świętami o wiele więcej też pani tego wykonuje. Tak, w ciągu roku zdarza mi się, ale to są już prace wykonywane na zamówienia. Także no, mam kolegów, którzy prowadzą firmy zagraniczne, kontakty mają z zagranicą, więc jako prezent taki typowo polski suwenir, pisankę kurpioską. Także wykonuję i poza okresem wielkanocnym. A tak przed to jest bardzo intensywny czas pracy, bo no w zasadzie do Wielkiego Czwartku. Siedzi pani. Tak, i długi, a potem dopiero zajmuje się domem, no bo niestety trzeba wszystkie firanki, zasłonki ubrać, bo wosk jest niesamowicie agresywny i zostaje zapach na firanach, na zasłonach w całym domu, pomimo że tylko w kuchni maluje, ale to się rozchodzi. Czyli wiele pani prac będziemy mogli zobaczyć w zambrowskich koszyczkach, tak naprawdę. Tak. Niewiele osób no, myślę, że nie. Tak, ale nie tylko w zambrowskich, bo w innych również. Prace moje trafiały właśnie, tak jak powiedziałam, do różnych krajów, różnych państw, ale także i wystawialiśmy prace. Uczestniczyłam trzykrotnie w festiwalach międzynarodowych. Na Litwie to była Bałtyka 96 w 1996 roku. Tam byłam razem z grupą z Kurpi Zielonych ze Zbójnej. No, było nas czwórka takich twórców ludowych indywidualnych i zespół śpiewaczy, zespół taneczny, kapela. Taka duża grupa, całym autokarem pojechaliśmy, tam byliśmy tydzień. No to tam prezentowałam swoje pisanki. Również dwa razy w Kazimierzu nad Wisłą byłam, też na festiwalach. To również była tam wystawa. A tak, no to jeśli tylko proszą, to oczywiście w Zambrowie, gdy są prezentowane prace twórców zambrowskich, to pokazuję swoje pisanki wtedy. No jak ktoś chce, ma ochotę obejrzeć, także. A w jakichś konkursach brała pani udział? Oczywiście, tak. Proszę się pochwalić. No, więc brałam wielokrotnie. Ja już nie pamiętam, ile to ich było, bo bardzo dużo. No i na ogół były to, nieskromnie mówiąc, pierwsze miejsca. Więc tak, na Kurpiach, w Festiwalu Sztuki Ludowej Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Kurpiowskiej wielokrotnie. Z tym, że no, niewiele mam tych dyplomów, bo nie zawsze jeździłam osobiście odbierać. Zazwyczaj przed tymi
głównymi obchodami jest wręczanie nagród, to ja nie zawsze tam zdążyłam dotrzeć i nie wszystkie odebrałam. Także były nagrody, to bardzo sympatyczne, ładne. Także na kupiach jak do tej pory w Nowogrodzie nie miałam konkurencji. Ale dwa lata temu ostatni był konkurs. Pojawiła się osoba tam ze Zbójnej, który również zajął pierwsze miejsce. Ale oczywiście ma zupełnie inny styl niż te moje pisaneczki. No i będę się musiała mocno starać, żeby, no jeśli będzie najbliższy konkurs, żeby dotrzymać mu kroku. A tak w Zembrowie, no to oczywiście tutaj w Zembrowie głównie dzieci startują w tej gali malowanej pisanki. Bo po prostu starsi uważają, że nie warto, czy nie potrzeba, a jednak to się zachęca w ten sposób i no rozszerza. No. Przynajmniej ja tak uważam, że pokazując swoje prace, zachęcam innych również do robienia. I jeśli już słyszą, że gdzieś tam pisanki będę wykonywała, to chętnie przychodzą albo proszą, żeby pokazać, zapraszają. Więc oczywiście odwiedzam szkoły, przedszkola, różne zrzeszenia czy inne stowarzyszenia, na których zebranym pokazuję, jak to się robi. Wykonujemy po prostu. Często bywa tak, że nawet ci, którzy potrafią robić pisanki, to jest jednak praca żmudna i po prostu jak zrobi 2-3, a na konkurs trzeba dać 2, no to mu po prostu żal. Żal i może dlatego nie pokazuje, bo wiele osób ładnie robi, naprawdę ładnie. A warto zachować te stare techniki. Dzieci to głównie bawią się, no bo to jest jednak niebezpieczne malowanie pisanek woskiem. Tam wysokie temperatury wchodzą w grę, można się poparzyć. Więc dzieci bawią się naklejankami, różnego rodzaju papierki czy zboże, różne ziarna, makarony. Bardzo fajnie to wygląda i naprawdę pomysły mają niesamowite, bo w tym roku z ciekawością oglądałam, naprawdę były fajne. I drapane pisanki także już były. Właśnie ta chrypka to jest po pisaniu. Tak, po pisaniu. A czy jest jakaś pisanka, której pani nigdy nie sprzeda, nikomu nie odda, taka jedna szczególna praca? No jedna szczególna to chyba ta. To jest na babuleńce, babuleńka. Dostałam to jajko takie nietypowe w kształcie, w charakterze i pomyślałam, że tu można matrioszkę zrobić. Oczywiście z napisem Wesołych Świąt, bo to pierwszy raz robiłam, ale chyba ona. Ona już ma też bardzo dużo lat, bardzo dużo lat. Także ona na pewno zostanie, a resztę mogę zawsze wzór powtórzyć. A jeśli ktoś by był zainteresowany zakupem takiej pisanki, to jak może się z panią skontaktować? No, Maria Marańska, @wp.pl. Zresztą zapraszam państwa jeszcze raz, podaję adres na YouTubie. Umieszczone są 2 filmy, bo tam jest ograniczenie czasowe, więc Zembrowskie pisanki, część pierwsza i Zembrowskie pisanki, część druga. I tam całuteńki cykl od początku do końca. Od jak wykonać pisankę jest pokazane. Z tym, że tam ja jeszcze, bo to było kilka lat temu, chyba już 5 lat minęło, rozgrzewałam wosk na maszynce, w takiej elektrycznej kuchence elektrycznej, w pudełku po paście z butów, po butach. Przepraszam, paście do butów, pudełko. I w nim topiłam wosk. I to było bardzo niebezpieczne, ponieważ jak ten wosk zaczyna dymić, trzeba było natychmiast kuchenkę wyłączyć. Nie miałam automatycznego przycisku, który by mi ją wyłączał. I to było bardzo, bardzo kłopotliwe. A jeśli przegapiło się tę chwilę, to miałam pożar. Miałam pożar. To się sam wosk zapala. Dlatego
teraz już, ponieważ robię bardzo dużo pisanek, on już mi zakupił tygielek taki do rozpuszczania lutu. I ja w tym tygielku. On ma termostat, można pstryczkiem włączyć, wyłączyć i bardzo fajnie. I już nie mam tego problemu, że mi się zapali wos. Ale miałam wtedy bardzo wiele szczęścia, ponieważ robiłam to, gdy mi się zapalił sam wos. Na stole, oczywiście w centralnym, dużym pokoju, na stole centralnie nic więcej nie było, tylko ta maszynka. I ogień był taki, no, do metra dochodził, bardzo duży, bardzo silny. No i ja niefortunnie oczywiście zgasiłam wodą. Pierwsza rzecz. Bardzo źle, bardzo niedobrze, bo mąż musiał pokój malować. Wszystko się rozprysnęło. A wystarczyło tylko przykrywką małą przykryć. Tak, ale to obawa, że ogień wysoki i że się człowiek oparzy. Nie, można było. Także zrobiłam bardzo źle i wszystkich przestrzegam, proszę tak nie robić. Jak się już na takim sprzęcie pracuje, mieć metalową pokrywkę, którą można byłoby ten ogień stłumić. Dlatego no, nie tylko ja się tak sparzyłam, moi uczniowie, którzy też potrafią malować pisemki, też tak samo. Też mieli pożary, więc to jest o tyle niebezpieczne, praca z woskiem, dlatego z dziećmi to jest trudno, trudno. Trzeba nad nimi stać, samodzielnie dziecko nie może pracować. No dobrze, to dziękuję Pani bardzo za rozmowę, było bardzo miło. Moim Państwa gościem była Pani Maria Barańska i serdecznie zapraszam też na kanał YouTube. Pani Marii, gdzie można sobie dokładnie od A do Z obejrzeć. A jeszcze można życzenia. A proszę bardzo. Zdrowych i wesołych świąt wszystkim Zambrowiakom. To ja i też sympatykom Zambrowa. To ja też się dołączam do tych życzeń i zapraszam Państwa jeszcze raz. Piękne pisanki. Pani Maria, bardzo sympatyczna kobieta, także serdecznie zapraszam. Można sobie na YouTube obejrzeć wykonywanie pisanki. Dziękuję bardzo. Dziękuję.